decyzję o rezygnacji z gry w reprezentacji jest nieodwoływalna. Cieszymy się, oczywiście, że się cieszymy. Natomiast jest w nas, jest każdym z nas też taka natura prawdziwego sportowca. Jeżeli przegrywa się ostatni mecz, no to czuje się lekki niedosyt, ale patrząc teraz z perspektywy na cały ten turniej, na to, jaką drogę w nim przeszliśmy, jak był wymagający, jak to trzylecie po Tokio było wymagające, to myślę, że to jest jeden z największych sukcesów. Nie tylko moich, tylko tych chłopaków, ale w ogóle w historii siatkówki czy w historii polskiego sportu. Jaki to był turniej dla Ciebie? Jak kurczował ten turniej siatkówki, jaki to był dla Ciebie to turniej? Był bardzo wyczerpujący pod względem mentalnym, pod względem takiego napięcia towarzyszącego tym rozgrywkom. Stał na bardzo wysokim poziomie, nie mieliśmy nawet jednego meczu, który może poza tym pierwszym, ale to był też mecz otwarcia, gdzie to napięcie jest zawsze dużo większe. Nie mieliśmy takiej chwili wytchnienia, czy meczu z wytchnienia. Cały czas podróżowaliśmy od jednego thrillera do drugiego, a po drodze przełamując klątwę i Słowenii, i finału ze Słowenią, i ćwierćfinału na igrzyskach, i jeszcze jakiekolwiek inne tam klątwy nie wymyślaliście wy przez te parę dziesiąt poprzednich lat. Więc dużo napięcia, dużo stresu, teraz nas to troszeczkę weszło i widzę, że już jest w chłopakach trochę więcej radości. A przed tobą jakie plany na najbliższe dni, może tygodnie? Najbliższe dni, najbliższy dzień, dwa pewnie spędzimy na jakichś aktywnościach obowiązkowych w stosunku do ludzi, którzy nas wspierali, którzy nas sponsorowali, którzy wspierają generalnie naszą dyscyplinę, PKO i Polski Związek Kulturowy Siatkowy. A później, no myślę, że zasłużone wakacje. Trener klubowy, mimo bycia w euforii po zdobyciu złotego medalu, to jednak oczekuje zaraz niedługo na już stawiających się kluby. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i dziękuję za to, że przywieźliście. Dziękuję bardzo. Czy decyzja o rezygnacji z gry w reprezentacji jest nieodwoływalna? A co pan tak powiedział? No tak pytam. Tak nie, pan powiedział jakieś stwierdzenie, które nie miało w ogóle miejsca. To nieprawda, jest tutaj paćku, co słyszeliście. Czy padło takie coś z moich głos? Nie, to nie mówię, że z panem głos. No to ja dopytam, czy w ogóle w mojej głowie pojawił się taki pomysł zakończenia kariery? W tej chwili nie, naprawdę nie myślę o tym. Ja wiem, że ciężko sobie to może wyobrazić, ale naprawdę chciałbym się tym delektować, chciałbym się cieszyć tym, co tu i teraz, a to, co za miesiąc, co za dwa, trzy, a to, co na końcu sezonu ligowego, kiedy pojawiają się powołania, to jeszcze bardzo, bardzo daleko przed nami, ale też jeżeli i apeluję do wszystkich, że raczej nie spodziewajcie się jakichś wielkich ogłoszeń. A przeszło ci to przez myśl? Nie, poza tym naprawdę kadra z roku na rok staje się coraz mocniejsza, coraz bardziej elitarna, coraz trudniej się do niej dostać na każdej pozycji, więc też myślę, że muszę się zmierzyć z tym, że pewnie będą lepsi kandydaci.